Witam wszystkich cieplutko, zobaczymy czy się nagrywa. Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część mojej zmagi na portalu czesko. Robimy sobie, moi drodzy, znaczy robimy, jest to seria pod tytułem Speedrun, Marian na speedzie, próbujemy nieco teoretycznie słabszych rywali pogrywać na 10 minut, 10 plus 0, więc czas jest istotnym elementem, nie ma tutaj inkrementu tak zwanego, E4, jest masa możliwości. B6. To już mi grali. To już mi grali obrona Owena, bo ostatnio, moi drodzy, wyprowadzimy skoczka. Często to jest ideą, żeby skoczka podwiązać, osłabić to pole. O, szybkie D5. Przepchamy. Końca zamurujemy C5, C5, C3. O, F6, F6. No nie pchaj pionka z F. Mówili różni ludzie. No dobrze, spróbujemy F4. Gram troszeczkę na pałę. Bijemy. Są dziury. Są dziury. Jak są dziury, to jest dobrze. W porządku. W tym miejscu możemy zagrać chyba coś takiego. Goniec zapewne jakiś G7. A to są zamknięte figury. Są zamknięte figury, nie ma skoczka. A zaraz roszadka, wieża. Pff, wieża przychodzi do gry. What the f... Nie piłem jeszcze nic. 21. Kurczaki. Król źle stoi. Król źle stoi. Niestety. Tu nie można, bo łapie figurę. Jasne, że tak. O, szybkie baty będą, coś czuję. Szybkie baty. Ale tu gubisz dzieju. Tu gubisz dzieju. Fajnie, że bronisz to, ale tu gubisz, nie? Kurczęcie, co oni tu pograli, ty. Wariaci istni, nie? Król tu. Check. Tu. Nie wiem, na szach jakoś tak mi się podoba bardzo. Wizualnie. Wizualnie bardzo mi się podoba. To później. Dobra. Mogę sobie pozwolić na stratę skoczka tutaj, bo ja tutaj szykuję mata. Nawet nie będę tego bił. No way. Chcę dać mata. Ale nie mam jeszcze mata. Ojej, no dobra, pokombinuję coś. To... Cwaniaczek. Cwaniaczek. Pobawmy się trochę z tym królem. Tutaj skoczek wisi, ale nie będę go brał. Dobra. Okej. Okay. Tu, 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 tu. Jadę grubo, nie? Jadę grubo tutaj. Nie biorę jeńców. Czemu miałbym? Miałem nie brać skoczka. Muszę się przeprosić. Muszę was przeprosić i go wziąć. Przepraszam. Cudawianki, powiem tyle. Nic nie miałem, nie? Grubo. Dobra, tu można bić. I tu, i tu.
O, dobry ruch nawet. Wydawał się wcześniej. Ajajaj, co to za w ogóle pozycja? Co to za partia? Co tu się dzieje? Masakra. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mogę być wieżem. Mogę coś jeszcze innego zagrać. Dobra. Co tu cudować? Po co to cudować? Po co? Po co to cudować? Po co? Pionek A7. Cuda na kiju. Ciężko dać mata w tej pozycji. Albo nie tak ciężko. Promocja na gońca. Nie no, ganianie na króla, ale tam dużo błędów w debiucie po prostu ze strony przeciwnika. Dziury sobie porobił i w ogóle król zrobił wędrówkę ludów. Nie no, w ogóle boję się nawet spojrzeć post analizę, ile tam błędów będzie, bo to szok i niedowierzanie. Tia, w porządku. Ja chcę tu dać mata, no fajnie by było dać mata. Tu był mat? Tu mata miałem. No nie, nie, no nie, nie. Miałem mata, ale wciąż mam. W jednym mata miałem, nie widzę. Oh no, 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 no. Błędów pewnie co niemiara. Lecimy dalej, jeszcze jedna. Po dwie partie spróbujemy, ale rankingi rosną, a rywale wciąż debiutowo grają kiepsko. Chociaż z moją realizacją jest tragicznie, powiedzmy sobie szczerze. Partia włoska. Ajajaj. O, zobaczymy, czy umieją się bronić przed tym. Bang, bang, bang. Tak, teoria mówi jasno. A, smażona wątroba, mam cię. Mam cię w smażonej wątrobie. Lubię to. Lubię to. Bęk, żeby nie stracić skoczka, trzeba grać tu, później tu. No nie, no to to nie w tej wersji językowej, proszę pana. What the... Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Tu jeszcze mógł zagrać, nie? Ojej, szybki, szybki win, quick win, quick win. Nie, no to panie dzieju, tam się gra królem, podchodzi się na E6. Idź tam. Chłop tu gra jakiegoś tego. Chłop tu gra jakiegoś, proszę ciebie, buleta. Sam hetman w ogóle. Sam hetman wiosny nie czyni, ale czasami tak, jak rywale podstawiają to. Po co mi to, jak mam to... To jest właśnie błędne myślenie, niejednokrotnie. Roszada, wieża tu i damy mu mata. Pff, co ty zagrałeś tam, dobrodzieju? Co? To nie wiem. Aj, aj, aj. No, nie, zobaczcie, no jeżeli już się decydujecie na tym, na tą wątrobę, bo to tak naprawdę powinno się zagrać tutaj. Później jest tutaj, 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 goniec odchodzi. Idziecie w to. To grajcie tutaj król. E6. Tu jest ciężka gra. No ale jeszcze próbujecie figurę zachować więcej. No dobra, może zaraz 1000 jakiś wpadnie. Pięknie by było. Skoczek F6. To jest też alternatywa dla D5. Często pytacie, co grać na D4. Co chcecie? Wyprowadzimy sobie może później gdzieś gońca. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Najpierw tutaj. Dziwna ta struktura. Dużo ruchów pionami, a figury? Przed chwilą sam latałem hetmanem, a teraz figury. Tutaj, żeby mi nie pchał nic. Co to jest? Nie mam pojęcia. Do centrum, a? Dzikie, dzikie rzeczy. Co to w ogóle za debiut? To jest dziwny debiut. Bardzo dziwny debiut. Cyk, cyk. No otworzymy mu linię, ale... Też może skoczkiem? Nie, pionkiem. Dzikie dęsy, co? Pff, dzikie dęsy grają rywale. W ogóle nie, gram no, w szachy niedługo, 7 lat. Ale to, co widzę tu, to jest hardcore. Czysty. Czysty hardcore. Czysty hardcore tu jest. Czysty, najczystszy. No walczymy, walczymy z tym gościem. Jeżeli bicie... O, pięknie.
Jak tak? Mamy tempo. Tylko nasz goniec jest do duszy. Do duszy. Wolny pionek, nie? Jakby nie było. Będzie bardzo miło. Ech, się trzeba poprzestawiać tutaj, może wrzucić to. Otwieramy pozycję, proszę pana. O, tutaj coś się dzieje? Chyba nie. Tym nie można, trzeba tym. Przyjdziemy tu. Tu nic się nie dzieje, póki skoczek pilnuje H7. Czasami gra się na odciągnięcie tego skoczka, ale nie każdy. Może niewiele osób podstawiło mata. Ja podstawiłem. No, to na przykład to. To jest dobry ruch. Ale mam tu coś najpierw. Tu? Wtedy tu. On tu. Szacha widział, szacha dał. Szach raja. On tu. Ja tu, on tu. Ja. Aha, czyli tak. Tu, tu. Tu, tu, tu. Hu, hu. Co ja tu mam? Kierwa. Widzicie tutaj? Ja tu, on tu, ja tu, on tu. A tu? A tu? A nie może tu. Dobra, sprowokujmy troszeczkę. Lubię prowokacyjne gierki. Szczególnie na tej serii. W tej serii zawsze mam to. To, to. Grubo. Grubo. No mam takim cudem jakoś chyba. Tutaj chcę zagrać. Zara. No ciekawe próby. Ciekawe próby dania mi mata na H7. Znaczy mata. Już teraz to już nie mata, ale... Wiesz jak jest. Tu to tak naprawdę się skończy widłem. Goniec nie może odejść, bo spada tu. To też jest opcja. Tu mi chce przyjść. To też jest cwana próba. Nie ma linii. Zabieram ci linię i później gram to. Albo to. A później to. Ale jest tu. Teraz możemy. Chyba. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Może i nie możemy. Się okaże. Możemy wszystko. Bang! Burdank. Hetman się w odwrotnej kolejności stoi. Taka jest sytuacja. Bicie. Tu już oczywiście gońca nie odbijamy. Po co? Wieża wisi. Czyk! Tutaj tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę. Na co ja liczę? Po wszystkim. Przyjrzyjmy się tej partii. Była dosyć ciekawa. Dosyć ciekawa. Oczywiście dziwnie pograny debiut. To jest takie dziwadła. Czarny powinien stać lepiej. Może niedużo. Wymiana tutaj. Jest pozycja w miarę okej. Okay. 5. Bicie, bicie. Cały czas wydaje mi się, że aha. No i G4 nie wiem, czy najlepszy.
prostu się dorozwijać i zraszować. No, tutaj na próby, tak? Próby. G5 chcę wrzucić, nie ma czasu. Szach był potrzebny. Prawdopodobnie tak. Co ja tu mam? Skoczek E4. Aha, od razu skok E4. Mógł iść. Szach, tu. Tu. Skoczek E4. No, jeszcze tu chciałem. Nie chciałem wpuścić hetmana C7. No i tu po wszystkim. Grozi mat, tak. Król w tym momencie. Król D2. Checkmate. Ha! No ale próba ciekawa. No właśnie chodziło atak na tego skoczka, który jest obrońcą H7. Natomiast czasami przekombinować można. Dobra, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hejo.